Wielkimi krokami zbliża się premiera trzeciego sezonu serialu Stranger Things, który nostalgicznym charakterem lat 80. podbił serca widzów na całym świecie. Produkcja odnosząca się do klasycznych horrorów czy filmów Stevena Spielberga wywołała zamieszanie i szybko stała się hitem. Ale czy wiecie, że aż 15 stacji telewizyjnych odrzuciło scenariusz, zanim trafił on do Netflixa? Na pewno teraz tego żałują. Dziś powiemy wam, o co tyle szumu i dlaczego Stranger Things znacząco zmieniło tak wiele żyć. Zostańcie z nami do końca. Serial wymyślił Matt i Ross Duffer, znani jako bracia Duffer, którzy nie mieli specjalnie wielkiego dorobku. Wcześniej pracowali przy filmie Hidden z Aleksandrem Skarsgårdem w roli głównej. Okazuje się, że ich pomysł odrzuciło aż 15 stacji telewizyjnych, zanim trafił on do Netflixa. Ryzyko platformy się opłaciło, produkcja zebrała pozytywne opinie krytyków i widzów, którzy na Rotten Tomatoes wystawili około 96% przychylnych ocen. Serial otrzymał 31 nominacji do nagrody Emmy, 4 nominacje do Złotego Globu oraz wiele innych wyróżnień. I popularność wszystkim, którzy przy projekcie pracowali. Netflix już w pierwszym dniu emisji serialu zamówił jego drugi sezon. Ku rozpaczy fanów bracia Duffer ogłosili, że produkcja zakończy się już po czwartym lub piątym sezonie, ale zanim to nastąpi, czekamy na premierę trzeciej serii, której daty jeszcze nie znamy. Ponieważ serial szybko stał się hitem, każdy kolejny sezon robiony jest z większym rozmachem i większym nakładem finansowym. Nic więc dziwnego, że przed rozpoczęciem prac do nowego sezonu jego gwiazdy zażądały znaczących podwyżek i je otrzymały. Serial okazał się wielkim powrotem dla Winony Ryder. Gwiazda lat 90. była narzeczona Johnny'ego Deppa, odeszła w zapomnienie po licznych problemach osobistych i oskarżeniach o kleptomanię. Choć pojawiała się od czasu do czasu w filmach przy produkcjach telewizyjnych, żadna nie równała się z dawnymi propozycjami z Hollywood. Produkcja Netflixa pozwoliła jej przypomnieć, jak świetną jest aktorką. Matka Willa to kobieta silna, zdeterminowana i błyskotliwa. I tak po dwóch sezonach pensja aktorki wzrosła 7-krotnie. Z 50 tysięcy do 350 tysięcy dolarów za odcinek. Obecnie 47-letnia aktorka święciła triumfy w latach 90. ubiegłego wieku. Chociaż zawsze podkreślano jej urodę, nigdy nie znalazła się na szczycie listy najseksowniejszych gwiazd. W swoich rolach, jak Edward Nożycoręki, Żukosoczek albo Małe Kobietki, zawsze grała outsiderki, które chcą zmieniać świat i oczekują czegoś więcej od życia. Dziś gra matkę, jaką każdą z jej wcześniejszych postaci chciałaby mieć. Ale produkcja Netflixa to przede wszystkim dziecięce gwiazdy. Aktorka Millie Bobby Brown, grająca w serialu 11, mimo że ma dopiero 14 lat, zyskała ogromną popularność i stała się ikoną mody. Za swoją kreację zdobyła nominacje do Emmy i nagrody MTV, Teen Choice czy Saturn. Co ciekawe, rodzice aktorki nie chcieli zgodzić się na ogolenie głowy dziewczynki na potrzeby serialu, ale Millie zmieniła zdanie, gdy zobaczyła łysą Charlize Theron z filmu Mad Max na drodze gniewu. Dziś młoda aktorka zarabia 250 tysięcy dolarów za odcinek i na fali sukcesu występuje w innych produkcjach. W maju 2019 zobaczymy ją w Godzilla 2 – Król Potworów. Millie Bobby Brown urodziła się w Hiszpanii, ale gdy miała 4 lata, jej rodzina przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii. Kilka lat później dziewczynka przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, bo łowca talentów powiedział jej rodzicom, że ma szansę na karierę w showbiznesie. Dziewczynka zadebiutowała w 2013 rolą młodej Alicji w serialu fantasy produkcji ABC pod tytułem Once Upon a Time in Wonderland. Pojawiła się też gościnnie w serialach Chirurdzy i Współczesna Rodzina. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Fina Wolfharda, który w serialu gra Mika Wheelera. Seria, która dla młodego aktora była właściwie debiutem, otworzyła przed nim drzwi do kariery i wielkich pieniędzy. Dziś zarabia 250 tysięcy dolarów za odcinek i wydaje się, że ciągnie go do horrorów, ponieważ został gwiazdą nowej wersji To na podstawie Stephena Kinga. Film z 2017 roku okazał się tak dużym komercyjnym hitem, że w 2019 doczekamy się jego drugiej części, w której Finn także wystąpił. Finn Wolfhard pochodzi z Kanady, zadebiutował rolą Zorana w serialu The 100 w 2014 roku. Gościnnie pojawiał się też w serialu Nie z tego świata. Do roli Mike'a zgłosił się za pomocą nagrania wideo. Poza aktorstwem zajmuje się także muzyką. Jest wokalistą i gitarzystą zespołu rockowego Kalpurnia z Vancouver. Niezwykła jest również historia kolejnego młodego aktora z serialu Gaetana Matarazzo. Podczas gdy widzowie pokochali zabawnego Dustina, którego gra, i jego nietypowy sposób mówienia, okazuje się, że seplenienie i brak uzębienia spowodowane są rzadką przypadłością. 16-letni chłopak od urodzenia cierpi na dysplazję obojczykowo-czaszkową. Aktor cieszy się jednak, że dzięki charakterystycznej cesze swojej postaci może zwrócić uwagę ludzi na tę chorobę. Ważną rolę w serialu odgrywa również muzyka. Soundtrack serialu zawiera wiele popularnych utworów znanych twórców jak The Clash, Joy Division, Toto czy Peter Gabriel.
Natomiast oryginalną muzykę skomponowali Michael Stein i Kylie Dixon z elektronicznego zespołu Survive. Ich kompozycje z zastosowaniem wielu syntezatorów, podobnie jak serial, są hołdem dla artystów lat 80. i kompozytorów filmowych, jak Jean-Michel Jarre czy Vangelis. A czy wiecie, że graficzna oprawa czołówki serialu zainspirowana została charakterystyczną czcionką pojawiającą się na okładkach książek Stephena Kinga z lat 80. XX wieku? I że charakter drugiej strony wzorowany był, uwaga, na twórczości polskiego malarza Zdzisława Beksińskiego? Tak jak mówiliśmy, serial zrewolucjonizował nie tylko życie gwiazd, ale wielu fanom na całym świecie przypomniał emocje z dzieciństwa, ukochane filmy i styl życia. A odkrywanie w serialu kolejnych odniesień to po prostu najlepsza zabawa na świecie, prawda? Jeżeli podobał Wam się Stranger Things, obejrzyjcie też utrzymaną w podobnej stylistyce niemiecką produkcję Dark. Napiszcie nam w komentarzach, co sądzicie o serialu, jaka jest Wasza ulubiona postać i obejrzyjcie inne nasze filmy, jak spoilery na temat prequela do Gry o Tron. Nie zapomnijcie o łapce w górze, o subie i będzie nam niezmiernie miło, jak powiecie o naszym kanale swoim znajomym. Do następnego odcinka, hej!